Cześć, witajcie, ja jestem Krynio. A ze mną kto? Magia. I zapraszamy was na kolejne spotkanie z Raptem. Jak pamiętacie, ostatnio skończyliśmy na Wyspie Radiowej i dzisiaj zaczynamy od tej właśnie wyspy. Mania na górę. Ja mam płetwy już wszystko, więc idę na dół. Dobra, ja już lecę na górę. Tylko uważajmy na rekina. Tutaj rekin jest na ciebie, leci. Aj. Już dostał strzała. Dobra, czekaj, bo ja tu widziałem skrzynię, tylko jak ja mam tam... Tutaj. No, ale w ogóle rekin okazał się, że ma na imię Brusz, czy jakoś tak. Bruce. Nie umiem czytać po angielsku zbytnio. I ludzie pisali tutaj do tego... Tu jakieś kartony, których nie można pomieścić. Skrzynia, śruby... Dobra, muszę stąd wypłynąć, bo zaraz zemrę. A to twój Nike, ja myślałam, że coś na stole leży. O, co to? Odpadki. Dobra, ja zobaczę, czy tu jeszcze coś jest. December 12th. Cicho. Stop for the night. I'll climb the tower. Radio still works, apparently. Should be 2 weeks before we reach Celine. With the teams not responding, you might say things are a bit tense. The other facilities are underwater, so if Celine is lost, we've got nothing. And now Sparrow's not talking to either of us. And we're not the last hope for humanity. It's a problem. Pamiętasz to, co tam jak nie? Nie słyszę cię, czekaj, bo mi ta woda tak bulgoczy, że ja nie wiem, o co chodzi. Mam notatkę. It's been weeks. Just me and Owl here now. Stuck on the platform. Sparrow took the boat. I can't figure out why. Everything is just so secretive. I mean, I don't even know their real names. I only know the team at Celine got a prototype working and... They needed more people. We were supposed to be those people. And together we would find a way out of this mess. Somehow. Owl's yelling up in the tower. Or maybe the radio picked up something. Is it you, Sparrow? Dobra, jak już... Radio Tower, jakieś dwie notatki mam. Jeszcze mi brakuje notatek. Ale pamiętasz? Co? Pamiętasz, kto miał ksywę wróbel? Nie. Jack Sparrow. Na razie to mnie rekin tu wkurza. Znalazłam projekt. O, może teraz... Co? Znalazłam projekt, latarka na głowę. Owl's radio. 22nd of December. Distress call received. Balboa Island. Wyspa Balboa. 19th January. Koku won't accept facts. 2nd of February. Gunshots in the distance. Tangaroa City? 14th of February. Sparrows calm. That's Celine. 6th of March, another distress call, Varuna Point. Missing child. 16th of April, rafters dreaming of utopia. Foolish hope. No dobra, coś tu się działo. Jak ty tam weszłaś jakoś na górę? No, weszłam sobie tam, gdzie jest... Tam, gdzie jest jakby taki... Jakby to powiedzieć. Tam będzie taki jakby kanionek. O tu. No tędy. I tam jest tak... Kawałek nie ma tej... Kawałek nie ma... Tu? Barierki. I tam po lewej nie ma barierki. Tutaj sobie wskoczyłam. Co ja tu nie mogę wskoczyć? Nie wiem. Na ludzie wskoczyłam. Już. Zaraz dostanę... Kurwicy jakieś. Jeszcze ten rekin.
Dobra, wskoczyłem. Nie widzisz, tam miałeś, jak ma na imię ten rekin. A to co? Nie wiem. Czekaj, ja sobie zdejmę tylko te durne płetwy, żebym tak nie ciupał w tym. Dobra, tutaj będzie trzeba jakoś wejść. Byłaś tu wszędzie? Tak, aktualnie wchodzę jeszcze wyżej. No dobrze, ale tu wszystko znalazłaś. Mogę pochodzić. Może coś ominęło. Ale wydaje mi się, że nie. Wszystkie plastiki, notatki. Możesz pochodzić, bo wiesz, że zawsze można coś przegapić. Dobra. O, dobra, udało mi się. Udało mi się wejść tu, gdzie jest to radio i tak dalej. Tu na samą górę. Dobra, tutaj nie ma nic. A nie, jest plastik, dobra. Dobra, wchodzę do środka. Wszystkie kraty, nie kraty. February. We picked up a lot of signals. Maybe someone will come and help us. We're not starving. Yet. The reactor at Celine might be the only chance we have against this endless ocean. You knew it, Sparrow. Owl thinks you betrayed us, but you must have had a good reason for leaving us here. I hope you make it to Celine. I hope you finish the reactor. For all of us. Opowiadanie o reaktorze trochę brzmi jak Czernobyl. O rany, czemu ja tam nie mogę wskoczyć? Kurwicy, zaraz dostanę. Gdzie ty jesteś? A ty tu jesteś. No spróbuj, może ty tam wskoczysz, bo mi zaraz spadł. Ja jestem. No to jak ty tam wskoczyłaś? No, na schody. No wiem, tylko... Dobra, spadł, ja schody, shiftem coś przyspieszam. No shiftem przyspieszasz. No tu, tu, tu. Ja wreszcie. Ja myślę, co to za krążownik ty, ale no, spoko. I teraz musisz tam przeskoczyć. Tam na prawo, tam gdzie jest ta rura. No tu. Ja tu jestem. No, przeskoczyłem. Ty dasz sobie radę, tędy nie wejdziesz. Próbowałam. Nie, to nie mogę przejść jak to. Przejść ci to? Ja już wchodzę na... Dobra. Jeszcze czegoś tu brakuje, moim zdaniem. Powinny być jeszcze jedne kordy. Ale ja jestem tutaj na samej górze i tutaj jest sala i z nią można pogadać. No czekaj, próbuję tam wejść, przecież ja zaraz spazmów dostanę. Jak coś, to mogę ci powiedzieć. Dobrze. Mam pogadać z salą, czy poczekać na ciebie? Gdzie tu na tą rurę skoczyć? Dobra, tu wlazłem. Tu wszędzie byłaś, wszystko znalazłaś? Tak. Czegoś jeszcze nie. No bo tutaj na górze pewnie coś jest. Nie widzę. Jak tam wejść? Dobra, pędek. Tu. Po rurze pewnie. Znowu po rurze i znowu schody. Dobra, udało się. Tylko mi teraz nie wpierdolił się do oceanu. Dopiero będzie. No i zapraszam. Czy nie ma tu żadnej notatki? Jest stała. Hey, a friendly face. Wondering how I ended up here? Long story.
Really, really long story. Anyway, nice raft. If you need any repairs done, let me know. I've sort of ended up as a maritime expert, mainly due to the world sinking. Awesome. Let's head out. Puścisz mnie? A. Hey, a friendly face. Wondering how I ended up here? Long story. Really, really long story. Anyway, nice raft. If you need any repairs done, let me know. I've sort of ended up as a maritime expert, mainly due to the world sinking. Awesome. Let's head out. No ale nic tu nie ma więcej. Czekaj, a w dzienniku nam się coś... Jest! 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 A to, co znalazłam, to były kordy? Nie, tu wszystkie notatki znaleźliśmy, pogadaliśmy z nią i mamy kordy na kolejną wyspę. To ludzie coś, co nie? Mhm. To ja to tutaj znalazłam. To dobrze. No to chodziło. To było na tej takiej tablicy, tam gdzie się działo. Mhm. To chodziło, czyli mamy tu wszystko złupione. Ja już jestem na trawie. Oha, ale że nam mewa lata po ten. No, widzę żaru ziemniaka. No, tego rekina tu zaraz zabiję. Ja mu tu nie odpuszczę. Dobra, ja odkładam te wszystkie rzeczy. Gdzie odłożyć projekty? Projekt czego? Latarki? Projekt latarki na głowę i urządzenie do recyklingu. Jeszcze raz, latarki i maszyny do recyklingu? Tak. Zobacz, co trzeba do maszyny do recyklingu. Żeby ją zbudować. Czekaj, na razie walczę z rekinem, chcę go zabić. To nam się powinno pokazać... Nie słyszę cię, bo mi woda w tym... Ogarnij to, co prosiłem. Ubiję rekina, to ci zaraz powiem, o co chodzi. Zobacz, co potrzeba do maszyny do recyklingu. Gdzie ona jest? Craftingu. No. To wiem. No to szukaj, ja nie wiem dokładnie, no. Nie pamiętam. Dobra, czekaj, już idę, bo... Maszyna do recyklingu. Kubę na śmieci. Czekaj, gdzieś jest ten stół. No, gdzieś jest stół głowa. Dobra, mam stół. Teraz tak, stół trzeba gdzieś dać na górze. A niech tutaj sobie. Niech ten stół sobie tutaj będzie. Chodź z tymi projektami na ten stół, zobacz, czy nie trzeba ich zbadać na. Już tylko odłożę receptury. Stole. Latarka, czego baterie. A! Naucz się, dobra. Już mamy baterię, trzeba zbadać. Nie musisz, te projekty, zrób kosz na śmieci i wyrzuć te projekty do śmieci. Gdzie jest...
To ja mam kolejne wiosło. Baterie do zbadania. Co tu się dzieje? Co tu zdycha? Wody mi brakuje. Okej, okay, idę zbadam tą baterię. Badaj. Dobra, naucz się latarki. Miód, wełna. Skórzane nogawice, wełny. Skórzana zbroja. Dobra, latarkę możemy sobie już zrobić. To jest git. Dobra, śmietnik stoi. Wyrzuciłaś do niego projekty? Tu jest. Patrz. No dobra, wyrzuciłaś do niego się wyrzuca niepotrzebne rzeczy. Teraz... niepotrzebne rzeczy typu projekty, które nie wejdą i rzeczy, które nie wejdą do tego. Czekaj. Do rozgrywki? Nie, zaraz ci pokażę. Śruba, zawias, układ scalony, sztabka metalu. A co ty chcesz zrobić? Układ scalony zrób. A gdzie ona jest? Dobra, już zaraz sam go zrobię. Układ scalony maś. To urządzenie do recyklingu. No wiem, czekaj. Układ scalony stwórz. No właśnie chcę je zrobić i chcę ci pokazać, o co z nim chodzi. Puszcz. Dobra, tu jest jedzenie, więc tu nie będzie. Tu? Obok śmietnika? O, może obok śmietnika będzie git. Ono jest dość spore. Ono jest wielkie. To nie wiem, czy ono się tu zmieści, wiesz? Tak, aby do ziemniaków mi dojść, a nie tam. Zabierz ten śmietnik. Śmietnik postawię po prostu po drugiej stronie. A, śmietnik postawię tu. Dobra, teraz zrób baterię. I do środka tutaj w... Zabierzeć tą baterię? Którą baterię? Mówisz mi, aby stworzyć baterię. No. Mówię ci, żebyś stworzyła baterię. Do tego potrzebuję miedź. I plastik i fantast. I już tylko odłożę plastik. Rzucić ci ją? Mhm. Masz w ogóle dalej tą butlę założoną, czekaj. Coś wyrzuciłam chyba, ale... Proszę. Dobra, gdzie jest ta maszyna? Tu. Dobra. Dobra, teraz patrz. A, i z tego będzie ta kostka śmieci? Z tego zrobimy kostkę śmieci, które potem... można tu rzucać kamienie, deski, wszystko, ale na razie kamienie, jak będziemy zbierać, to powrzucamy, żeby tutaj przerobić je na kostki śmieci. Bo dla te kostki śmieci kupimy sobie... Liści też tam chyba powrócić, czy nie można tam liści? Można. No to liście można powrócić, bo my ich mamy przy 3 gramach. No to na razie ten. Dobra, ja idę ustawić kordy nowe na... Co ty robisz? A, ty tutaj robisz. No, będzie nam potrzebna jeszcze bateria. Czekaj, jakie to były kordy? 9971, dobra. A to ta maszyna taki dźwięk wydaje. 1000. Ja się zastanawiam, co to takie głośne. 900. 70.
Jeden. Dobra. Jest wyspa. Dobra, dobra 2000. Którą stronę żagier? Praktycznie tak jak stoi może być. To on jest w ogóle opuszczony. Podniesiony jest, można go opuścić. Dobra. I kotwica do góry? Kotwica w górę, ja teraz się zajmę... zrobiłaś skrzynię na odpadki? Nie. Nie, nie stworzyłam. Czemu ja mam znowu wiosło? Nie wiem. Kokos, to zaraz go zjem. Deski, ziemniaki. Ziemniaki muszę odłożyć do... Mam kostkę śmieci. To dobrze. To dobrze, że masz... Nie. Ale tu już ziemniaków, trzeba no, duże... Patrz tu. Co? A to ty już zrobiłaś dużą skrzynię. Ja zrobiłam sobie dużą skrzynię na ziemniaki. To dobrze, dobrze, tutaj dobrze. Tutaj już się nie mieści. To dobrze, 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 dobra, dobrze. Dobra, proszę kostkę śmieci. Wyrzuciłam ci. Ja już dawno zrobiłam dużo. To ją na razie te śmieci dajemy tutaj w przepisach. Okej. Okay. Ja tą kostkę śmieci stworzyłam, jak mieliśmy, jak już wychodziliśmy z kryzysu deskowego. Trzeba zrobić wędkę i trochę ryb połapać. Beczki. A ja tego rekina miałem zabić. Weź rzuć kotwicę jeszcze na chwilę. Tak ciemno, że ja tu nic nie widzę. Dobra, przy wyspie jakieś go zabijemy. Teraz nie ma sensu. Rzuciłaś? Dobra, to ja mogę szybko wracać. Powinienem to jakoś przeżyć. Przyśpimy się, ja zrobię tą przebudowę dalej. Co jest? Jedzenia mi brakuje. Po stronę mamy ten? Dobra, daj mi te ziemniaki. My te ziemniaki już mamy od grona. Nam już ziemniaków nie zabraknie. Ale ziemniaki później pójdą na biopaliwo, więc... Kiedy wchodzi mania, to wiadomo, że ziemniaków będzie od grona. Dobra, liny, deski, plastik, butelka ze słoną wodą, odpadki. Zrobiłaś skrzynię na odpadki? Nie. Dobra, zaraz zrobię. Czemu ja mam liście jeszcze? Skrzynia. Tu jest jeszcze nieprzetopiona ruda. Dobra. No wiem, bo tam było odpadało. Dobra, odpadki już uporządkowane. Dobra, ja biorę deski i idę tylko przepalać. Dobra, ja sobie wezmę... A, my mamy beczkę w tych
skidło. To dobrze, no. Nie tylko jedną pewnie. Bo tu widzę deski, wszystko jest, liście. Chyba nam tutaj ucieka. Trzeba ją złapać. Co nam ucieka? Beczka nam druga ucieka. A ta, dobra, już mam. Trzecia. Już łap. Jeszcze gdzieś tam coś... Czekaj, idę, zobaczę. Nie, ale widzę, że morze jest bardzo burzliwe. O, fuck. Mamy zupełnie w inną stronę płynąć. No właśnie pytałam się, czy mamy w tą stronę, to by mi nie odpowiedziałaś. Dobra, coś tam się zmienia. Rozbudujemy trasę, czy nie? Czekaj, beczki próbuję złapać. Można by było rozbudować. Tylko trzeba desek, nie? Trochę desek mamy. Może trochę się udaje rozbudować, tak aby ją chociaż trochę zadaszyć i można by było... Dobra, patrz, czy po drodze gdzieś nie ma jakiejś wyspy, ja się już zajmę rozbudową. Faktycznie trochę tych desek nam tu przyszło. Dobra, konie już mi urosły, ziemniaki jeszcze nie. A czemu tu palmy nie ma? Dobra, ten jeden piec trzeba zlikwidować. Likwiduj. Nie mogę, bo się przepala. Chwilowo nie mogę. Żadnej wyspy na horyzoncie nie ma? Nie. Dobra, muszę trochę zrobić, żeby ten żagiel dać do góry. By go już stąd zabrać. Dobra, to trzeba będzie zaraz porozwalać trochę tego, bo mnie to wkurza. Wody masz dosyć? Przenieść, czy będziesz chciał temu łóżko przynieść? Na razie jeszcze nic nie wiem. O, ile desek. To jak będziesz chciał deski, to ja je tutaj układam. To jak wlazłem. Tu nie pójdzie, bo jest żagiel.
Dobra, już można likwidować pieca. Na razie nic. Już idę. Wszystkie już wypalone? Tak, wszystkie pomniakłem. A bo tu jest... Dobra, teraz tak. Trzeba zlikwidować wszystkie piece teraz. Mam je zlikwidować? Nie, bo trzeba je inaczej po prostu ustawić. One tu zostaną. Okay. Tylko muszą tu wejść wszystkie. Widzisz, o co mi chodziło? Mhm. To już się tutaj przypala, to ja wstawię. Już nic nie postawię. Tu możemy dać jedną jeszcze i dobra, tu już będzie git. Tu jest zagroda. Jak będzie trzeba, to się zbuduje. Nie, na inną wyspę teraz pójdę. Dobra, i tu są. To zobacz, może. Tu są teraz dwa wejścia do pieców. Dobra, git. Tak to będzie zabudowane chwilowo. To usuń stąd. Fajnie to zaczyna wyglądać. O, wyspa! A, kuku. No i dobrze. Puszczę twoje pizze na nóg? Poczekaj jeszcze chwilę. Dobra, ciebie damy na razie na środku. To z ptakiem, rzuć kotwicę, już. Poszła? Dobra, mamy wyspę, do tamtej mamy jeszcze 1000 coś, więc spoko, to możemy wyłączyć. To możemy ten. Jest tu sporo do zlutowania, do nurkowania też trochę będzie, więc ja już biorę swój ekwipunek do nurkowania, tylko jeszcze odłożę to, co jest mi niepotrzebne. A! Dobra. Pamiętaj, płetwy. Nie, płetwy i tak dalej, tylko teraz trzeba tak. Dobra, tu jest to fajnie zrobione. Tutaj pewnie będzie skrzynka, bo jest ten ptak. Dobra, inaczej to zrobię. Na razie tego nie zeżresz, więc damy tu na skraju. Co jeszcze mam? Dwa te do wody. To trzeba dać gdzieś na dole. Myślę, że tu będą pasowały. Bo będą blisko wody.
Dobra, już ustawione. Co ja tu jeszcze mam? Plastik, pochodnia. Skąd ja zwinąłem pochodnie? Ktoś mi powie, no gdzie dole. Ja... Bo ci przeszkadzała w budowie. Chodzidę jeszcze wyrzuciłem. No dole, tylko tu gdzieś ta... Dobra, przyjdziesz, to sobie zasadzisz ziemniaki, bo na razie je zebrałem, żeby nie zeżarły. Gdzie? Tu są na rogach. Usuń mi to. Tutaj jest to takie, gdzie można sprzedawać te kostki śmieci. No i dobrze, i będziemy robić te kostki śmieci, żeby można było je sprzedawać. Ja pochodnie usuń. No łup tam, łup, ja tutaj się zajmuję czymś innym. Jakby moje reakcje są takie, puszczam kotwicę, wchodzę na górę, piszę co to chlup do wody. Gorzej będzie tu jakiś lik czy coś, bo ja sobie sama nie dam rady. A ty do mnie blisko nie masz. Lipa, wyrzuć to do kosza. Jeden kubeł na śmieci. No tam po drugiej stronie. Już mi się powoli się piero kończy. Byłbyś w stanie mi ją zrobić i odłożyć gdzieś tam ze skrzynki, ja zaraz po nią przyjdę? Dobra, jakieś oświetlenie, co jest? Co byś chciała? Siekiera. Ja już po nią idę, tylko prosiłabym tylko o zrobienie. To bym przyszła i poszła. Te duże wyspy wyglądają wszystkie praktycznie identycznie. Gdzie ty jesteś? No ja już idę. Nie wiem, może włożyć do tej skrzynki, co się odkłada rzeczy szybko. Nie, na środku wyrzucę. Okej. Ja teraz muszę tylko tratkę znaleźć. Dobra, zanim ty dojdziesz, dobra, masz. Nikt mnie wziął. Skąd do tej wody. Masz, odłożyłem. Czegoś mi tu cały czas brakuje. Co tu się przetopiło? Sztaba metalu, sztaba metalu, sztaba metalu. Ja jeszcze nie zdążyłem nurkować, nie? No, ja już połowę wyspy zwiedziłam. Na razie próbuj podkładać graty. No właśnie teraz przychodzę podkładać graty, wziąć tą i... Młotek. Dobra, jestem. Tam masz tutaj co odkłada się. I zostawiłem. Tej, która odkłada rzeczy na szybko? Tak. Dobra, dzięki. Idę odłożyć rzeczy i... Oj, nie wyrzucaj mi. Dobra, tutaj od razu sobie zostawię te śliny. Tu nie potrzebuję nic. Wziąć te kostki i coś kupić, czy ty pójdziesz? No nie jest to więc. A ile tych kostek masz? Dwie. Mogę nawet zrobić trzecią, bo mam trochę liści przy sobie. No to wrzuć, niech się robią. Ja szukam rekina. No właśnie, znalazł miedziot. Dobra, robicie.
Czekaj, bo Mirekin zniknął z pola widzenia. Dobra, robi się. Dobra, rekin leży. Dostałam achievement, że zabijam 10 rekinów. To dobrze. Przydałaby nam się wybuchowa rybka. No pewnie gdzieś tam jest. Bo to jest na tyle duża wyspa, że pewnie coś tego typu będzie. Gdzie mam tą siekierę tu? Dobra, to się tutaj zrobi, jak będziesz chciał coś kupić za te, to sobie przyjdziesz i weźmiesz. O, cześć! Ja idę grabić wioski. A, tu jest dzik, to bym prosiła tylko o pomoc. No to poczekaj, rekina zabiłem, chcę to wykorzystać. Gdzie ona jest? Dzik? Nie. To jest koziołek czy lama? Lama. No ja właśnie szukam wybuchowej ryby, dzik. Nie? A ja czekam na ciebie. Gdzie ty jesteś? Po drugiej stronie chyba. Gdzie po drugiej stronie? Po lewej. Gdzie? A to co? Kamieniem jeszcze dostałam. To jest skinia, trzeba tam wejść. Dobra. Nabiję tego rekina jeszcze raz najwyżej. Gdzie ty jesteś? Trudne pytanie. Wchodzę na górę, ryzykuję, ale wchodzę. No to po co ja ci jestem potrzebny, skoro ty nie wiesz, gdzie jesteś i... No. Ja nie mogę... Tak, jest przy mnie. Tam po lewo jest dzik, widzisz? I ja tu jestem. I dzika trzeba zabić. Dobra, on się zbugował. Dobra, już go zbieram. Dobra. Dobra, ja idę dalej eksplorować wyspa. To jest wejście do jaskini. Dobra, rekina mi zeżre, ale dobra, trudno. No by mi starczyło tylko łopaty. No i dupa, jednej ziemi nie podniosę. O Jezu. A były dwie. Co dwie? No łopaty. Dwie łopaty, jedna łopata tylko jest. Dobra, tu gdzieś... Tu gdzieś nurkowałem, był rekin. A! To chyba jest... Co chciałeś tu wejść? No ty tutaj tam nie byłeś przed chwilą. Dobra, gdzie jest rekin? Jest. No podniosę, bo szkoda mięsa, najwyżej zabiję drugiego.
Wybuchową rybę chcę. Ja tutaj koszę wyspę. Dobrze, dobrze, no dzielimy się obowiązkami, każdy coś. Ja mam trochę to łatwiejsze. Co tu się dzieje? Potrzebował zaraz nowe płetwy i nową butlę. W tym momencie nie jestem w stanie. Akurat synom w wodzie nie szczekają. Zawsze będzie wyszczekał. O! Dobra, szukam wybuchowej rybki. A ty szukaj, a ja tutaj dalej ograbiam wyspę. O, o, szukam wybuchowej rybki. Spoko. Może gdzieś będzie jeszcze jedna. Wybuchła na mnie, nie? Dobra, jest krata. Gdzieś powinna być skrzynka, ale nie mogę jej znaleźć. Jedną ja znalazłem na wyspie. Ja znalazłam... Ale co, znalazłeś tam, gdzie powinien być ten ptak? Nie. Gdzie? Ja znalazłem w jaskini. Tam, gdzie ziemię szukałem. No to ja znalazłam jedną przy domku, to gdzie zawsze jest. I powinna być chyba jeszcze tam przy ptaku, co nie? Mhm. No, tylko że jest ten problem, że... A! Ja się zastanawiam, w czym jest problem, nie? No, a ty masz pełny ekwipunek. Nie, nie mam już płetw ani butli. Dobra. No i gdzieś powinno być jeszcze to ptaka. Co powinno być? Skrzynia ptaka. Już idę. Teraz ją znalazłam, a drugi raz nie mogę. Uwaga, kamień podniósł. No wszystko tu już wydziałałaś? No wydaje mi się, że tak. Kasztan. Ja mam tam na górę chcę wejść. No chodź, chodź. Nie na dół, kur. Jak wszystko, jak ja widzę jeszcze palmy. Poczekaj, to gdzie ty jesteś? A tam jesteś. Już się wysypuje, chodź tu. Dobra, to ja to pozbieram. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Lama. Nie mogę cię tak złapać.
Idę zobaczę za tą skrzynkę, a ty idź tam pozbieraj. Bo tam są jeszcze te. Trzeba ponurkować, jak pojawi się ewentualnie rekin, trzeba go znowu zabić i tyle. Jak tam wejść? Tutaj chyba, dobra. Nie. Jak tam wejść? Cholery, to się wchodziło jakoś. No znowu się wysypuje. Co tu wysypałem? Podnieś ananasa. Dobra. To tu od domku się szło, bo on tutaj lata, ale tu po domku. Wzięłaś skrzynię? No i druga będzie tutaj chyba. Tak, tu koło domu wzięłaś. No mówiłam, że wzięłam koło domku. No to tu więcej nie będzie. Czekaj, jeszcze tu sprawdzę. Nie, wszystkie są. Już chyba wszystkie mamy. Nie wiem, gdzie ty się wysypałeś, wiesz? Okay, ja sobie zobaczę tylko ile za kostki śmieci dostaniemy tych przynęt i czy w ogóle możemy kupić. Kostka śmieci jedna. Dostępnych 5 przynęt, dobra. Masz kostkę na śmieci? Nie, idę po nim. Dobra, to wracamy na... A byłaś tam, chciałaś te palmy? Dobra, udało mi się wypanować. Jak nurkujesz, to kamienie do tego. Do zgniatarki zbieraj, bo będziemy... A ty wykorzystujesz wszystkie kamienie? Kamienie? No. Ja wszystkie kamienie wrzuciłem do tego. I dawaj, bo już rekin jest. Do... Piasek też tam można wrzucać? Tak, ale piasek tam będzie potrzebny chyba. Nowy rekin jest. I odrodził dziad jeden. Dobra, woda jest, to wszystko. Gdzie ja mam kamienie? Tu mam kamienie. Ej, gdzie ta maszyna była? Tutaj. Ta maszyna kostka już gotowa. Tak? Dobra, super. I dwie są w skrzynce. Jedną pod... Nie, dobra. W której skrzynce? Tej niebieskiej. Dobra, czekaj. Teraz co ja potrzebuję? Grill miałaś zrobić. Miałem zrobić grill? Tak, miałeś zrobić duży grill. Czekaj, z czego się robi duży grill? Ja tu w skrzynce zostawię mięso do upieczenia. Ten duży grill jest prosty. Ja nie powiedziałem, że jest skomplikowany, tylko jest nam potrzebny duży grill. Trzeba jeszcze pomyśleć coś innego, bo będziesz za kucharza robić. Trzeba. Co nam trzeba, żeby nam coś spadło z nieba? Dobra, grill. Czemu tu jest 20 kamieni zostawiłem? Dobra, ale jeszcze nie odłożyłem głowy dzika. Skórę mamy, dobra. Jeszcze coś nie odłożyłem. Dobra, żarzy
Dobra, szkło znalazłem. A czemu odpadki się nie odłożyły wszystkie? Ziemię mam. Plastik cały. Została mi tylko ruda. Ruda mi została. Co mi się skończyło? Łopata mi się skończyła. Potrzebuję łopatę. Łopatę. Mi się wydawało, że... Że co? Jeszcze jakaś jest, ale sobie to tu nie ma. Bo był... A nie! A, chodź tu! A. No, chodź tu. A nie, to jest wiosło. No. Ty... Co ty ze mnie robisz? Czekaj, muszę się napić. Wiosło. Dobra, sobie tutaj wezmę wodę, butelka. Widziałeś, gdzie są te? Te. No. No te. Hmm? Te. No te z wodą. Nie. No tutaj, jak ja jestem, a, widzisz? Ręki. Gdzie jest piasek? Dobra, rób jak coś jest zrobione, to się tam żarzy. Ja się teraz nie ruszam, ja się teraz zajmuję moimi ziemniaczkami. Wzięłabyś wędkę. Zrobiła papa, trochę ryb. Ja idę na wyspę. Czekaj, kamienie już wszystkie wrzuciłem? Tam już powinna być jedna kostka. Dobra, ja wracam na wyspę. Idę kupię przynęty. To jeszcze nurkować trzeba. Zrób mi w międzyczasie płetwy. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, to trzeba najpierw zrobić butelkę. Na skłonkę, proszę. Na razie skłonkę trzeba to robić. Dobra, ja muszę tam jakoś wejść do tego butiku. Zrób mi butelkę, siekierę i... Butelkę? No wiesz co tam masz zrobić. Nie, butelkę mam. Płetwy. Siekierę. Tak? Chcesz tą siekierę? Czy jak... Czeka, bo na razie na słuch szukam domku. A, tu jest, dobra. Czyli chcesz siekierę, tak? Chcę siekierę. Tak, mam chwilowo. A latarkę na głowę chcesz? Dobra, po prostu więcej ma się skończa. Lina. Dobra. Lina jest. Zaraz będziemy szaleć, Wędkę zrób. Dobra, rób na razie do nurkowania. Ja ci zaraz tutaj dam zagadki. Będziesz na kucharza robić później. Drinki serwować. Ciekawe. Dobra, płetwy mam już zrobione. Dobrze. Teraz potrzebuję liny i więcej maźni. Cztery piece masz. No. No, masz czym przypalać. Jak nie, no to po to masz jeszcze piasek i ten, żeby zrobić... sobie więcej pieców, tak? Cztery myślę, że wystarczą w zupełności, nie potrzeba więcej. I tak nie ma więcej miejsca. No. Nie mam miejsca na więcej, więc... Nawet jakbym chciała, to nie ma miejsca. Już przypłynął... Gdzie ty, dziadu, jesteś? Dobra, siekiera zrobiona. Oj, desek trochę zabrakło. Dobra, biorę nowo. Tu gdzieś powinna być skrzynka. Jest ryba, 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 ryba. Cztery razy muszę ją trafić, zanim wybuchnie!
Już wybuchnie. Już wybuchła? Mnie ten rekin rozpierdziela. Wybuchła. To jest rekina. Ale jeszcze jest jedno miejsce, gdzie jest szansa, dlatego potrzebuję. Tylko muszę tego ciula ubić. Popatrz, ile tam jest żelaza, wszystkiego. I tam jest na dole skrzynia jeszcze. Potrzebuję tylko mazi z plącza, czekaj. Dobra, już ci robię. Zapraszam tylko na wyspę. No właśnie nie, musisz tu do mnie dotrzeć. Kurwa. A próbuję tego rekina. Widzę, zrób. Jak będziesz szła do mnie. Ja potrzebuję tylko na już płetwy, butle, dzidę i hak. Nie mam jeszcze dla ciebie siekierę. Siekiera później, wróć do tej skrzynki, wiesz, na wyrzucanie się, nie? To co ja ci tam zostawiłem siekierę. Siekierę tam wrzuć. Dobra, dzida. Rzeczy zrobione. Zaraz będę musiał się... Blokuje się na tych słupach. Zobaczymy, może uda się je polikwidować. No nie da się wszystkiego. Gdzie ty jesteś? Z rekinem walczę. Możesz sobie spowodnie pływać. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Rekin nam dać. Z drugiej strony wyspy praktycznie. Możesz sobie płynąć wyspę dookoła, z której strony chcesz. Gdzieś mnie tam znajdziesz. To od razu mi pomożesz tu trochę poogarniać. Ja ci tyle nie pomogę, co ty. Nie, ty mi nie musisz na dole tam, tam na dół to ja sobie spłynę. Tu u góry mi pozbierasz. Dobra. Jesteś? Płynę do ciebie. No to dobra, jak dopłyniesz to powiedz. Bo rekina obiłem, ja muszę nurkować. Mam czasu na pierdolety, bo już mi rybka wybuchła. A tu nawet ze dwie skrzynie mogą być na dole, jak zanurkuję. Sporo rudy. Piasek, glina, wszystko dwie. Nie. Zaraz wypłynę, spoko. Jeszcze ciebie nie ma, dobra. Bo ty jesteś totalnie po drugiej stronie. Jest to tam kawałeczek jest. Ja korzystam z okazji. Co tu? Wyżej to zdążę to złupić, ale tu jest żelaza. Jesteś. Tu gdzieś. O, tratwa jest, ty. Zobacz, tratwę mam po lewej stronie swojej. To ty z drugiej strony. Dobra. Ja mam tratwę po lewej stronie. Także tratwy w prawo. A jak jesteś z drugiej strony, no to opływaj wyspę. Gdzieś mnie znajdziesz. Idę lądem. Będzie szybciej. Gdzieś jesteś? To jest. Mnie? Nie widzę cię. Teraz wyskoczyłem. Gdzie ty jesteś? Gdzieś zaraz powinieneś być. O, tu, na tobą. A, tam jesteś, dobra. Zapraszam tutaj. Bo ja ci nie rzucę rzeczy do wody. Tutaj jest taki lądnik bardzo sobie. Dawaj, dawaj, to ja od razu się wysypię. No nie biegnij tak daleko, tylko chodź tutaj blisko. Dobra, ty tam się wysypujesz, ja tutaj. Tylko nie zgub mi przynęty na ryby. Jasne. I możesz wziąć wędkę, zrobić i już te ryby... Nie wiem, ja się teraz muszę zająć przepalaniem i ziemniakami. Olej, to bierz tą przynętę i łap ryby. Bierz wędkę i... Dobra, to ja zaraz się tym zajmę. Tutaj na razie płynę po... Panty, wynurzamy się. Ja jestem tylko od pichcenia.
gotować. Nie przygotowywać się. Dobra. Patrz, ile to jest żelaza. No, sporo. Będę miała tu roboty. Żebym zdążył stąd wypłynąć, nie? A jeszcze wszystkie oni zebrałem, popatrz, tam już masz następną ścianę, nie? Dobra, ja ci tą przynętę odłożę tutaj, gdzie są nasiona. Chwilowo. Nie, przynętę zostaw tam, gdzie ten. Dobra, zbiorę rekina, żeby nie przepadł. Dobra, dam ci tutaj, gdzie jest ta rybka. Nie, daj tam, gdzie wysypujemy wszystko z tego, do wysypywania. Dobra, chwila. Srebrna alga. Gdzieś była w którejś skrzyni. No wiem. A hak mi przyniosłaś? Hak? Nie, bo nie prosiłaś. To będzie Lipton. A siekierę mi pewnie przyniosłaś. Nie, nie przyniosłam ci się. A, włócznie mi przyniosłaś. No, chciałeś włócznie. Dobra, bo myślałem, że mi się skończy, że nie dam rady zabić rekina, ale tu jest najważniejsze żelazo. Dobra, ja sobie wypłynę. Już 15 sztuk rudy żelaza wydobyłem, nie? No, no to bym miał co przepalać. Dobra. Małe korniszony. Zabiłam ją. Co zabiłaś? Lewa. No dobrze. Tego małego korniczona. Dobra, pióra mi odłóż. Pióra, jak jest ich za dużo, wrzuć je do tego, jak wejdą. Do... Ja. O co? To wrzuć, zostaw 20 i tak strzał żadnych nie robimy. Na razie niczego takiego to... wciska je... Kurr. Kończył mi się. Dobra, tu już chyba wszystko mam oplądrowane. Hak mi się skończył. Szkoda tylko, że tej rybki nie mam. Będzie trzeba wyszukać następną dużą wyspę. Dobra, wracam na tratatwę. Dobra, włócznie mam. O, jakiś przepis na zupę dostałem. Będziesz zupy gotować. No, ja znalazłam jeszcze na tamtej wyspie poprzedniej. To, co zaczynaliśmy odcinek. Tam jeszcze znalazłam jeden przepis. Dobra, tutaj te kostki się robią. Ziemniaki mi odłóż. Daj mi butelkę. Idę odłożyć te przynęty, bo chciałam ci je odłożyć. I co masz? Wodę. Czy ja mam podnosić kupicę? Czekaj, daj chwilę pomyśleć. To? Głowa rekina. Mięso daj do skrzynki, ja je później umyję. Maź. Dobra, maź. Lina, mięso. Dobra, deski jakieś. Dobra, mięso do skrzynki. Gdzie jest skrzynka z przepisami? Tam obok ziemniaków. Dobra. Mamy dużo powtórek. Czego mi brakuje? Haka? Nie wiem, ale ja potrzebuję iść ci zebrać na te. Dobra, hak potrzebuje, łopatę muszę sobie zrobić, deski.
Co ty tam napierdzielasz tak? Mocne drewno. Dobra, łopata mam, siekierę mi nie zrobiłaś włócznie. Nie zrobiłem ci siekierę, nie chcę. Włócznie masz. Odpadki, szkło. Właśnie, tego bym poczekał. Gdzie jest szkło? Nie wiem, gdzie się jest. Dobra, git. No i dobra, będzie trochę inaczej. To usuń. Usuń i daj tutaj. Dobra. Mamy połapane. Z tymi supami tu coś jest problem jakiś? W czym jest problem? Czasem się na nich blokuje. Dobra. No właśnie. 1030 metrów. Tu jest to posy. Nie. Wędkę trzeba zrobić. Ja muszę coś zaraz zjeść. Napić się. Wędkę, jak zrobić wędkę? Wędka. Odpadki śrubalina. Mięsko już się przypaliło, to tam sobie weź. Okay, ja tutaj mogę sobie odłożyć na razie to. Nie mamy linii już? Wszystkie wydałem na stracenie. Dobra. Odpadki śruby. Odpadki 3. Sobie dam tu wędka. Ale najpierw muszę coś zjeść. No to przypaliło się. Dobra, dużo nie potrzebuję. Gdzie są te moje przynęty? O, siekiera dla mnie, spoko. I przynęty. Git, wędka. Teraz łapiemy ryby na monety. Nie widziałam, że postawiłeś te lampeczki. Nie, postawiłem. Przepalaj piasek na szkło. Dobra, już idę po piasek. Co, ja to złapałem? O, strokarp. Nie, jest piasek, tu jest piasek. Ile tego piasku? 20? Tak, żeby było z 10 stak szkła, 20, no. Żeby był stak szkła. No sobie połowę ryby. Aż skończą mi się przynęty.
Pójdę je sprzedam, to dostaniemy monety. Bo za te kostki śmieci kupujemy przynęty, te lepsze na ryby, nie? I te ryby sprzedajemy właśnie w tych domkach. Co to jest? Świetli krewetka. O, to dopiero jest ciekawe. Nie są to krewetka. Coś takiego. A że tutaj od razu to pójdziemy, sprzedamy. O, to będzie git. Trzeba rozbudować jeszcze ten. A co kupimy za te monety? Możemy kupić za kostkę śmieci monety plastik. Możemy kupić jakieś schematy. No pójdziesz, dam ci połowę tych ryb. Pójdziesz ze mną, to zobaczysz w sklepie. Same świecące krewetki teraz łapię. Skubacz sieci. Trzymam. Spoko. 8 mam, to jeszcze z 8 zostało do złapania. Bo to też w tych budkach, co tam masz, odblokowujemy pewne poziomy, wiesz? No, chyba, że zaraz będziesz patrzeć, jak ja pójdę, to sprzedam. Tylko muszę wyłapać wszystko. To zobaczysz. Mamy desek, żeby rozbudować dalej tą naszą łajbę. A czy mam światełko jest w koszu na śmieci? Bo do usunięcia, bo jest nieładne. Chyba, że chcesz uznać, że gdzieś tam przy tych piecach będzie ci pasowało, to sobie powieś. Dla mnie jest nieładne. To wisi taki sznur z sufitu, brzydkie to jest. To jak ten, jak są tu takie światełka... Światełka... No, ale to takie brzydkie. Osiem. Ile mi tych przynęt jeszcze zostało? Jeszcze trzy przynęty. Co się robi? No ale te zwisające są brzydkie. Przestań, nie dawaj tam więcej tego. Nawet tego nie rób. Mówię ci, że to jest brzydkie, nie podoba mi się to. Lepiej te lampy, co ja dałem, o co teraz rozświetlają. A to one fajnie wyglądają. Ale już ta łajba będzie trochę... rozświetlona. Dobra, już przynęty się skończyły. Dobra, o, teraz to się trochę świeci, jak tych lampek nadawaliśmy. Tutaj jeszcze trzeba będzie trochę to zmodernizować, bo tu fajnie wyszło. Tu też jest git. dobra, to trzeba zabrać na górę. Bo tutaj jest to niepotrzebne, ponieważ to będzie gdzieś, jak jest ten, dobra, gdzieś tutaj. Teraz do której ja mogę, a tu z żarciem włożę wędkę, to sobie połowisz ryby. No bo dobra, na połowie zostawię ci. Te zaraz pójdę sprzedam, ale połowie chwilę, żebyś miała co smażyć. Żeby wykorzystać w pełni wędkę. Nie? Mhm.
Trzeba będzie to zacząć trochę tą górę inaczej robić. Ja myślę, że tu jeszcze za 3 piętra wywalimy do góry. Myślę, że zrobiłbym tą naszą łajbę większą. Wiesz? No, bo jest trochę taka malutka, przyznam. Ona jest wystarczająca. Jak na razie. Znaczy, wiesz co, ja bym ci tak, zabudował to do końca jak jest, nie? Tutaj, z tą platformą u góry i jeszcze gdzieś w którąś stronę, na przykład w tą. Tak wyszedł jeszcze z raz tyle do przodu, żeby ona tak potężnie wyglądała, nie? Nie wiem, czy nie trzeba zrobić nowej baterii, bo nie działa nam to. Można sobie pójść zobaczyć. No to niszczarka. Jakby. To weź baterię, tylko jej nie wyrzucaj nigdzie, tylko schowaj ją gdzieś w skrzynce pustej. Rozumiesz? Mhm. Gdzie tam z łbami rekina czy z czym tam schowaj ją. I gdzieś była jeszcze jedna, nie wiem, tu... Nie, nie ma, bo ta jedna co była, to jest jedna jest przy radarze, druga jest ze dwie, co najmniej dwie, trzy nawet, zrób taką skrzynkę, włóż, żeby były ze trzy baterie co najmniej. Jedna pójdzie do tego, do radaru, no to tak dwie włóż do jakiejś skrzyni, tą zużytą też. Bo później za jakiś czas będziemy mieli możliwość ładowania tych baterii, więc nie ma sensu ich wyrzucać. No, chyba na ziemniaki ci poleciało. Rekina bym tak złapał, nie? To by dopiero było. Dobra. Dobra, trochę ich zrobiłam. Wykorzystam to, zaraz połapię te ryby, póki jest okazja. Polecę, sprzedam tamte. Nawet możesz zrobić taką skrzynkę osobną na te baterie. Właśnie miałam taki zamiar, właśnie miałam zamiar co zrobić. Ale taką skrzynkę trzeba postawić na baterię. Postawić koradaru na górze koradaru. Mhm. Żebym ja tam w razie czego do tego radaru miał baterię, nie? Bo nie wiem jak szybko będziemy mieli możliwość ładowania ich. Ale potem z czasem silniki dojdą, wszystko i tak już jest progres. Mamy kolejną wyspę, zaraz się na nią wybieramy, tylko tu pokończymy wszystko. Trzeba będzie ci zrobić tutaj na dole też. Muszę coś pomyśleć, dlatego myślę o przebudowie, żeby trzeba ci kuchnię zrobić. By miała je gotowe, drinki serwować. No. No bo po to są te przepisy, nie? Bo tam są przepisy na zupy, na koktajle. A, glina nam się przyda. Miski gliniane trzeba będzie robić. Na te zupy. To na to. Na to jest już przepis, czy to dopiero odblokujemy? Na miski? No. Nie wiem, trzeba zobaczyć. Ale to też trzeba byłoby gdzieś tam trochę tych misek zrobić, zaraz się... Czekaj. Są gliniana miska razy 4, 2 gliny. 4 miski to 2 gliny. Porobić no, troszkę? Możesz tam niedużo, zrób trochę. Tam trochę, schowaj gdzieś do jakiejś skrzynki, żebyś wiedziała. Bo potem zrobię ci kuchnię taką, tam trzeba będzie zobaczyć, sokowirówka. Kociołek taki, te garki do gotowania. To wszystko. Wędka się skończyła. Dobra. Sokowirówka jest. Garnek. Strach na wróble. Strach na wróble to do. Zraszacz. Zraszacz to będzie potrzebny do. Plamy. Tak. Dobra. Dobra, troszeczkę tych misek jak zrobiłam. To schowaj tak, nie, żebyś wiedziała. Użyłam tam, gdzie mamy jedzonko. Ja teraz robię bonsai. Pasteczki nam się tu robią. Będzie trzeba poczekać, aż się wszystkie zrobią, aby można było wszystkie sprzedać. Nie, nie sprzedamy już ich. Na razie kostki, mówisz o kostkach śmieci. No. No to spoko, to jeszcze na następnej wyspie. Bo tutaj wszystkiego nie sprzedamy. A chyba. Jest jakaś wyspa, my teraz będziemy płynąć na normalną wyspę, czy na wyspę z radarem? No my teraz na radarze widzimy praktycznie każdą wyspę. Ale taką wyspę jak wcześniej, co była tam ta dziewczyna, czy...
No to, co mamy zaznaczone, te 1971, to jest właśnie taka wyspa fabułowa, tak? Czyli tak, jak była ta dziewczyna. No, tak, o takiej właśnie chciałam. A to, co my mamy teraz tutaj, to mamy jedną z większych... Wysp. Tam jest, kurwa, z tym kamieniem schowany, ja tego nie widzę. Mam już 9 szkła. Dobrze, teraz patrz. Ja sobie tutaj chodzę. I jak mamy, kup, bo tu gdzieś można kupić przepis, wyborny sum, tak? Burak ćwikłowy, sałatka z łososiem, no, jakąś szafkę, jakiś kompas, coś tam, ale ja chcę teraz sprzedać. 6 świetlików złapałem. Sprzedajemy, od razu dostaję reputację. A ja też dostaję, czy tylko ty? Pewnie też dostajesz, no. Także musimy jeszcze kupić przynęty. Nie mam kostek śmieci. No to byś musiał przyjść, bo tutaj już jest chyba 4. Ja się tym zajmuję. To zapraszam tutaj. Dobra. Masz kostkę śmieci. Czekaj, bo ja się zgubiłem. Tu gdzieś do... więcej niż to. Śmieci? To co ty tam wrzucasz? Si. No jak widzę, że... Mamy coś, co możemy zaraz kupić. I widzisz, dostajemy monety, coś jak bitcoiny. I no. Jak wiem, no kilka liści na przykład wróciłam, bo zniszczyłam. Przecież jak ja niszczę te drzewa regularne, no to te liście się przecież zbierają. No ale to też tak nie, żeby tego, to porób trochę lin, żeby schować. Ja tylko to, co mam takiego nadmiar. Coś, że mam na przykład nadmiar tego w ekwipunku, a widzę, że mamy dosyć sporo w skrzynce. To nie wyrzucam tego tak. No to zmieniaj te liście na liny. Czekaj, teraz musimy gdzieś te bitcoiny schować. Bo Jezu, ile ja mam ryb do smażenia dla ciebie. Liście to my też możemy szybko zdobyć ze względu na to, że mamy drzewa. Czekaj, gdzieś trzeba... Kostki śmieci 5. Dobra, olać to na razie. Ziemniaki. Zabierz te wszystkie ziemniaki do tej dużej skrzyni. No to daj. Ja tutaj zostawię bitcoiny. Niech one tu sobie będą. Dobra. Widzę, że maszyna pracuje pełną parą. To jest git. Dobra. Tu mi dałaś małą skrzynkę z bateriami. Dobra, git. My tą wyspę, czyli gdzieś... Dobra, będziemy później patrzeć. Możesz podnieść kotwicę? Tych kostek i już będziemy mieli na zapas, to nie będzie trzeba ten. Nie będzie trzeba ich robić przez jakiś czas, bo będziemy mieli już monety. Jak ktoś, ta kotwica podniesiona. Wiem, tylko płyniemy nie w tą stronę, ale dobra. No, żagiel jest u ciebie na górę, więc. Wiem, ale muszę wyspę opłynąć. No co, tu jednej palmy nie wsadziłaś? Ziarek ci brakło? No właśnie miałam zrobić, ale się zajęłam chyba czymś... A, zajęłam się tymi piecami. Już idę. Tu jeszcze trochę by dobudował, będzie spoko. Ja za niedługo będę tworzyć jeszcze jedno to na drzewko. Trzeba będzie tutaj u góry zrobić jakiś ten, bo na razie jest taki plac. Ale potem to zlikwidujemy, podniesiemy jeszcze wyżej, jeszcze piętro. No, zobaczymy. Mam pewną koncepcję. Nie wiem, czy to wyjdzie tak, jak chcę, ale... Wszystko się okaże. Śmiesznie to wygląda, jak te skrzynie tak latają. Jakie skrzynie latają? No wiesz, co chodzi, że są tak przypięte do... Do ściany. Śmiesznie to wygląda w magazynie. Nie, latają.
No, to, że są do ściany przypięte. No, przywiązane są, no. Jak nie to wygląda? Normalnie. Dobra, tu są dwie skrzynie, tu jeszcze coś trzeba dobudować. Dobra, ja najpierw zajmę się sterowaniem w dobrym kierunku. Trochę będziemy pod wiatr zaraz płynąć, coś czuję. No, bo mamy ją prawie za sobą. Tą wyspę, ale dobra. Banzai! Ryzyk, fizyk. Znaczy? No, zaskaczysz do wody. No, była beczka, no to są. Są rzeczy ważne i ważniejsze. No dokładnie, tylko najgorsze jest to, że wiatr jest nie w tą stronę, w którą my potrzebujemy. I ta wyspa jest za nami. Dobra, szkło już mamy 16, przypala się jeszcze 4. No wiem, że ten wiatr jest inaczej, a my chcemy płynąć inaczej, no ale wyjścia nie ma. Coś się zaczyna ten wiatr zmieniać, ale nie do końca po mojej myśli. Dobra, ja idę odnieść rzeczy. No ale dobrze, już jest ten radar, że ten początek mamy ogarnięty. Dobrze, że ja przyszłam, bo byśmy mieli więcej roboty. To nie? No jasne. Dłużej by ci to zajęło. Nie jestem na każdym odcinku, ale jak mogę, no to jestem. Dobra, mamy 20 szkła. Trzeba, ja się zgubiłem w skrzynkach. Dobra, git. Siedemset parę metrów, to niby... Dobra, 700 metrów i coś tak, ja wiem, że to pod prąd niby, ale zobaczymy. Może trochę poniesie. Może uda się dopłynąć, to by było fajnie. To czemu tą wyspę tak widać, skoro musimy ją minąć? Zobaczymy. Kolejna wyspa przed nami. Dobra, ja tu muszę się... trochę plastiku. Chyba trzeba będzie jeszcze jedne schody na górę zrobić. No, ale chyba nie tutaj, ale tam na zewnątrz.
500 parę. Zobacz sobie, ile mamy już kostek śmieci. No i super. Nie wiem, co ty tam ładujesz. Ziemniokami chyba pasiesz tą zgniatarkę. No ta, z której, którą cały czas opływamy, no. To jest cały czas ta sama wyspa. Co jest? Głodny jestem. Czasem będę mogła zrobić lepsze łóżka. Jedzenie mi się skończyło. Czasem zrobimy. Bo te lepsze łóżka robi się na przykład z piór. Liści i gwoździ. Nie hamaki, tylko łóżka. Dobra, 500 parę metrów. O, od razu nam palmy dojrzały. O, sobie zużyję siekierę. Tam dojrzały ze strachu? Hmm? Tam dojrzały ze strachu? Tak. No i siekiera mi się skończyła, ale dobrze, że mam drugą. Dobra. Co ty robisz? Gdzie ty robisz? Ja podlewam właśnie tak. To ja tu jedną palmę zasieję, resztę... Już się zajmę resztą. A resztę podlej tą też, nie? No. 490 metrów, jak wiatr wygląda? Słabo wygląda. No, cały czas opływamy tą wyspę i płyniemy pod wiatr. Niedobrze. Małego lewego złapałam. No, ale dobra. Liny tu zostawię, kokot. Zaraz wiem. Miałam laga i nagle mi się odlagowało i byłam nagle pod tratwą, na tratwie, nad tratwą. Jeszcze w tratwie. Mhm. Ryby smażysz? Nie, już idę. Trochę miseczek zrobiłam. No dobrze, tylko trzeba teraz poszykować. Jezu, ten garduch, że trzeba ci zrobić, ale to muszę tutaj skończyć budowę, usunąć te skrzynki, ale to potrzeba desek, bo wtedy tutaj spróbuję zrobić taką wielką kuchnię. Atlas kuchenny? No tak. Nie atlas, tylko aneks, jeżeli. Aneks. No. Atlas. I spróbuję tutaj zrobić taką sporą kuchnię. Żeby tu można było, żebyś mogła sobie tu spokojnie... To dzisiaj możemy zacząć budować ją. Możemy zacząć ją znaczy, budować. To jest... Ale nie musimy akurat dzisiaj skończyć. Nie wiem, czy mamy drewna na tyle. Mam mało drewna. Mam młotek. Żelazo nieprzetopione. No, przetapiam wszystko w miarę możliwości. Dobra, czekaj, teraz trzeba zrobić tak. Potrzebuję kilka desek. Wziąłeś wszystkie z tego? Tak, wziąłem wszystkie. Dobra, poczekam na 3 minuty. Teraz mi trzeba...
Niczego nie ma na tym morzu. Pustka. Czemu tu nie mogę wstawić? No i dobra. Już aneks jest prawie gotowy. Działaś? I dolo, tylko coś... A, wlazłem do piecu. Dobra. Git. I tu mamy wszystko zabudowane. Fajnie. Tu jeszcze trzeba trochę... No tylko, że nie mamy już dysek, aby przypalać rybki. I w ogóle wszystko przypalanie. 330 do wyspa przed nami. Czekaj, już odkładam. Dobra, na przypalanie ryb jak na razie mi wystarczy. I tak zaraz będzie wyspa. No ale mamy spoko zabudowane, więc git. Trzeba pousuwać te skrzynie. Poza wyspa. Gdzie ta wyspa niby? I teraz tak, ja bym zrobił w ten sposób, żebym dał na razie... Tutaj. Dobra, tutaj będą te skrzynki do wyrzucania się, potem będziemy robić ten aneks. Grzyl git. 300 metrów. Płyniemy. A czemu mamy odwrócony? Nie, no dobrze, my w tamtą stronę płyniemy. Tak lekko, tak. No bo ona przed nami tu ma być za 300 metrów. No, czyś ma się tu wyłonić, tak? No, popatrz, górę już mamy zagospodarowaną troszkę palmami. Trzeba byłoby cztery takie pochodnie dupnąć, to wtedy by to wyglądało. 200 coś metrów, więc git. Uda się tam dotrzeć. Dobra, co tu do jedzenia jest? O, ale sumy czasła. Dobra, ja sobie wezmę dwa mięsa z dzika. Tu ci aneks kuchenny, jaki zaraz trzaśniemy, czekaj. Nie będzie trzeba wszystko poprzenosić. Mamy się poprzenosić. To jest małe, a to jest... Też jest malutkie to. Aha, malutkie. Deska, plastik. Maź z pnącza mamy? Mamy. Nie, malutkie, że ryby. A. Maź z pnącza. Trochę mamy. Śruba. Dawaj, co nie przepala się. Bo muszę zamiast ciebie włożyć. Nie, to makrelo? Ja do tej mazi 4 potrzebuję. Jest 8. Ponad. Nie, 4. Dwie sztabki. Deski. My desek nie mamy. A czekaj, gdzie jest ta wyspa? Widać ją gdzieś? Dobra, brakuje tylko desek. Przejrzę siatki, może w siatkach coś jest. No właśnie, strasznie czyste jest coś to. Ten ocean. Nie ma nic w siatkach. Ale tragedia. A ile jest do najbliższej wyspy? 250 metrów. No. O, dobra, widać ją. Już powoli widać. Tamtą stronę, co ja patrzę. Widzisz? Tylko, że my w drugą płyniemy.
Co? Co? Widać ją. Czekam, nie wiem, w którą stronę my się zbliżamy bardziej do tej wyspy, czy to ta tutaj. Chyba ta. Ale ona jest. Nie no, zbliżamy się. 43, 42. Mamy praktycznie na wprost wyspę. Ja nie wiem. A w którą stronę my płyniemy? Z falą pod falę? Fal nie ma. Fale są w tamtą stronę. No i nie wiem, czy ten żagiel nas pcha. A mnie to jest chore, nie? Dobra, zobaczymy. Czekaj, ja go... Drzewa zaraz porosną, więc... Obrócę. Nie no, ewidentnie płyniemy na tą. Patrz, ewidentnie płyniemy na tą. No dobra, teraz się zbliżamy do tej wyspy. To jest ta wyspa, dokładnie. To nas pchało tak czy tak, pomimo że żagiel był odwrócony, ale... Bo ja z tym radarem nie wyrabiam. To jest ta wyspa, tak, tutaj płyniemy. Dobra, już coś na nas płynie, jakieś śmieci. Deski, nie deski, czy inne. No, przydałyby się jeszcze jedno zejście. 190 coś, dobra. Nie wiem, czy niedaleko aneksu, czy... To ta wyspa, co tam jest? To jest najprawdopodobniej coś typu też jakieś... What the fuck? Statek? Też na zostawiamy łaj, bo bierzemy statek. Czy na ciebie to wygląda, jakby to była jakaś ta? Ca. Jakaś ca. Świątynia? Coś w ten deseń? Nie, to wygląda mi na statek, jakąś łódkę. Na mnie to wygląda na świątynię. O, coś zaczyna płynąć do nas! Deska! Pierwsza deska! Ile tych desek jest tam potrzebnych? 10? Do czego? No, do tego, tego. A, kotwicę rzuciliśmy? Nie, jeszcze nie i nie rzucaj. No, do tego, czy chcesz mi zrobić ten garnek. No, ile masz desek? No, ja mam jedną. Zaraz będą miała dwie. Dobra, na razie to zbieramy. Czekaj, muszę wyjść na górę. Zobaczyć, jak daleko. No, wydaje mi się, że już kotwica. No to jest to, 70 metrów. Nie no, poczekaj, jeszcze chwilę. Ja ci powiem. Chociażby za 20 zostało. Aby znowu nie było, że pół godziny będziemy próbować odsumować się od wyspy. A to tam damy radę. Dobra, rzucaj. Poszło. No i idealnie. Odeski. No, wygląda jak jakaś łódź. A, bo to zatonięta łódź. Nie wierzysz swojego zestawu pływaka? Nie no, na razie idziemy zwiedzać wyspę. Ale tu ciemno. To zaraz pewnie będzie wieczór, to się prześpimy. Najpierw trzeba wypróżnić. Czekaj, desek ile mi trzeba było? 10. 6. A. Stwórz. Istnieje jakaś latarnia do nas? Patrz. Trzeba stworzyć tą latarkę na głowę. Patrz, ty mówisz do mnie, małe to małe, nie? Tomasz, tu ci stawiam gar małe. Trzeba zrobić latarki na głowę. Teraz, gdzie są te przepisy? Jakby... Przepis. Reszta to jest sokowirówka, dobra. Jak się robi tą latarkę na głowę? Dobra, te dwa przepisy do kosza, bo one się dublują. Trzeba zrobić dwie latarki na głowę, bo to jest mega ciekawe. Czekaj. Do tego potrzebujemy dwie baterie.
Czekaj. Chyba, że w dzień nic nie oświetliło. Albo ten wyrzuciłem. Żrął mi. Dobra. No i zaraz robimy pierwsze gotowanie. Cztery ziemniaki, cztery buraki. No tylko od tej. Czeka, jeszcze trzy ziemniaki potrzebuję. Czekaj, tu pewnie trzeba nałożyć deski, dobra. Tak, zupa warzywna. 4 razy ziemniak albo 4 razy burak. Gdzie jesteś? Chodź tu. Już. Masz. Ziemniaka, buraka. I zobacz, czy to ci wyjdzie. Do tego gara musisz wkładać. Nie, czyli nie wyrzuciłem. Co? Nie można. Jak nie można? Okay, czekaj, a wody nie trzeba nawet? Weź mi to daj. Poczekaj. Ile dałaś? Jednego. Ja też jednego. Co to tu jest? Czemu ty je tu rozkładasz? Gliniana miska, ale co to jest? Co tu się zrobiło? Nie wygląda to jami. Jak pójdę po tą miskę. A czekaj, no. Ja postaw tam cokolwiek obok. No na tych ty. Parkę. Co postaw? Ty nie postaw. No co, weź tą miskę, nabierz to, zobacz co to jest. Co? Resztki. Nie chcę tego jeść. Ja nie wiem, o co tu w ogóle chodzi. Wylej to. Jak? Nie da się. Chowam do tej. Rynik. Wyrzuć do kubła na śmieci. Bo ja to położyłam tam obok i to jakby to wciągnęło. Tak, położyłaś obok, jakby to wciągnęło. Jak się z tego... No zaraz się kierą. Czekaj. Mały płyn. No może teraz. Chyba, że to więcej tego trzeba. A czekaj, i teraz połóż. A wody nie nalałam, dobra, już nie jeszcze trzeba? Nie no, ja dawałam tam. No ale co mi da, że ja to... To nic nie daje tutaj. Tu jakby mało wody było. Gdzie jest jeszcze ten jeden twój? Nie wiem, jakoś to musimy rozpracować.
Usuń zjedz, no ale... No ale co umieć surowy burak? No i co mi tu da? No chyba, że... dobra, to nie 4, tylko po 2. Dobra, git. Okay, masz te miski? Idę po miskę. Masz te glinioki? Dawaj te glinioki. No, więcej przyniosłeś, czy tylko dla siebie? Mam 19. Nie, wrzuciłem tu wszystkie. Masz. No niech to się szybciej gotuje, bo ja już... Co? Te miski. To już teraz to zniknęło, podłaj będziesz. Kurwa. Dobra, już mam, czekaj, muszę zjeść. Gdzie ty jesteś? Podnoś to. No i co, to tylko jedne? Ale lipa, masz zupę. Trzymaj. Tu ci rzucą. No, weź sobie zupę podnieś. Podnieś zupę, a ja już stawiam następną. Jem to. Ale śmieszne. Co śmieszne? No daj mi jedzenie i daj mi jeszcze takie jakby zielone. Zobaczysz sobie. To ty miałeś gotować, nie ja. I tak ja będę pewnie prędzej gotować niż ty. Hmm. Ale też przecież jak będziesz sam, no to też musisz umieć. Dobra, na razie to mi się woda skończyła. Już się filtruje. Dobra, w tej wyspie jesteśmy. Czekaj, zupę zjem. Już się dzień zrobił. No to dobrze, zjem zupę i pójdziemy. No tylko, że tam jest ciemno i najprawdopodobniej trzeba zrobić te... Jeszcze nie zrobiłaś? Ja tu przy garach! Wilki jakie! A ona jeszcze nie zrobiła latarek. Ja nie wiem. No do tego trzeba te no. Dwie baterie. No to weź dwie baterie. Dobra, biorę dwie baterie. Zjem zupę. Tutaj. O, ale dodatkowo zwiększa pasek. Takie zielone. Spoko. To ja idę gotuję następną zupę. Ej, ale ja mam gotować. Halo, ja chcę gotować. Ty ten, szykuj latarki. Ja już stawiam następną zupę. Dobra, teraz idziemy eksplorować. Gdzie jesteś? Deski mamy? Nie. Bo nam się ten... Teges. Kończy nam się. Dobra, proszę. Co to jest? Latarka. No ale przecież gdzie mamy? No ale tam. Dobra, zdejmij tą latarkę, szkoda baterii. Dobra, tam się gotuje, coś tam idziemy. Bo tam było ciemno, to może się przydać. No już mnie rekin dopadł. Mnie prawie. Co tu się buguje? Dobra, zakładuj latarkę na łódź. Gdzie ty jesteś? Tu weszłaś? No. Zakładuj latarkę na łódź i idziemy. Czekaj. Próbuję ją znaleźć. No tu byłaś? Zajrzałaś, co tu jest? No ja tutaj nie
zbierałam. No to zbieraj, podnoś. Krawki metalu, wszystko też. Heard from the captain. We're heading for one of the high rises down south. I can only hope you come to your senses and follow us. You knew the city was a failure, Ruben. Co masz? Why do you always have to be so stubborn? Dobrze. O, o, akurat. To jest chyba receptura na łom. Gdzie? No bo niby dostałam łom, ale łomu nie ma. No to tu chodź, trzeba drzwi otworzyć łomem. Czekaj. Dobra. Gdzie ty? Tu. Dobra. Ale tu jest fantom. Co tu jest? Gdzie tam się skończyła? Pomóż mi! Nie wiem, gdzie jestem. Gdzie ty, tu. Dobra, już po tym. Dobra, podnieś to. Zbieramy wszystko. O Jezu, ile plastiku. Dobrze, wszystko zbieramy. Wszystko nam się przyda, nic się nie marnuje. Nic w rodzinie tu nie zginie. A tutaj będzie potrzebny jakiś klucz. I co to jest? Wymaga jednej obcięgi. Co to jest obcięga? Obcęgi. Nie wiem, może coś podniosę, szukaj. Nie wiem, może gdzieś znajdziemy, to trzeba będzie wrócić. No to pewnie będzie gdzieś na statku. No dobra, idziemy dalej, wrócimy tu najwyżej. Tu nie ma jakichś drzwi, czy coś? Tu są drzwi kolejne. Gdzie? Niebieski klucz. O rany, dobra, idziemy dalej. Tutaj. Bedroom. Dobra. Plastiki są. Czerwony klucz. A tam był potrzebny niebieski. Dobra. Czekaj, bo tu coś jest, ale to jest. A, flash. Dobra, idziemy dalej. Dalej, po kolei drzwi, użyj. No. Ło, ile plastiku. Co to? Odpadki, git. Odpadki. Tyle ile plastiku tu będziemy mieli? Zbiornik paliwa. Notatka. The yacht is ill prepared for this journey. Olaf left space for a dance floor, but no space for supplies. The bottles sure found their way to the bar. As a military man, I thought Olaf would at the very least be practical. Yet they're all treating it like a luxury cruise. Część mechaniczna. Obcęgi. A to wracamy. Czekaj, trzeba to podnosić. I tried telling the crew we obviously have an infestation among the lockdown supplies. Co? They laughed at me. There's coś do robienia. Wymagane co? Pięć części mechanicznych? Ja mam jedno. Dobra, chodź. Ja mam cegli. Dobra, to wracamy tam na sam początek. Gdzie ty jesteś? Idę tam. Było tutaj. Dobra, to był niebieski klucz. Gdzie? No w tym tym. Tej skrzypce? No to tutaj drzwi otwieraj. Ja, dobra, tu idziemy na górę gdzieś. Nie umiem Somehow they believe rank and prestige disappeared with solid land. O, czy dla mnie? They will not be allowed to mingle among my esteemed guests, and they will certainly not. Dobra, chodź, idziemy jakoś tak. They should be grateful. I am the only reason they are alive. Z sensem, bo tu nic. Dobra, tu nic nie ma, idziemy dalej. Nie leży za łóżkiem? I blu tylko jest ten. Pan? Butelka. Wąsy, patrz. Wąsy ma malowane. Mhm. O, tu coś jest. Nie, coś tam weźmie. Ten kotek łapką! Gdzie? Ten, co tak łapką rusza.
Góra dół. But what does that mean? You can't just taki kopek złapka. Jak ty tu? No tu, taki co mi góra dół. Taki chiński kotek. That's one of those damn rats. What? A, to co zrobiliśmy. Get out! O, tu jest następne! Dobra, już leży. Ja czekaj, próbuję. Do pokoju wcześniej. Próbuję to podnieść. No ty to podnosisz, czy co? Nie, ja tego nie podnoszę, ja nawet tego pewnie nie stoję. Co tu się zbugowało? Co tu się odjebało? Spróbuj to podnieść. Mnie to jeszcze żyje. Dobra, teraz. Wymagany kod czterocyfrowy. Znowu jakąś część znalazłaś? Część mechaniczną. A gdzie ty jesteś w ogóle? Tutaj na wprost jak wyjdziesz. Na lewo. Czy coś jeszcze tutaj jest? Nie, no musimy się gdzieś teraz wrócić. My potrzebujemy 5 części mechanicznych, ja już mam 2. Tu jest jakiś safe. Tu byliśmy. Tam jeszcze chyba są jedne drzwi, w które nie weszliśmy. Tu są schody do góry, ale tu jeszcze trzeba zobaczyć te wyjście ewakuacyjne. O właśnie, tu nie byliśmy. Co tu jest? Notatka. Tu jest jakaś część podnieść. Słyszysz? Tak, taka do zabijania. Tu jest kolejna w basenie. Jeszcze jedna. Dobra, tu idziemy na górę, zobaczymy co tu jest. To tu można już ściągnąć latarki. Chyba. No bo one już się powoli kończą. Ja ściągam. O, dobra. Z drugiej strony są otwarte. No od środka chyba będzie trzeba wejść. Idzie tu jakoś wejść. Dobra, to ja idę spróbować od środka. Nie, raczej potem się nie wetniesz. No tam z tego co wiem, to na górę trzeba chyba wleźć. Gdzieś tu były schody. Ja jestem tu na górze. Kretoszczur! Tam co to jest? Pomocy. Ja tego nawet widzę. Gdzieś jeszcze chyba jest jeden. Tam na dole byliśmy. Tu chodź, zobaczymy ten pięterko. Karta magnetyczna. Podnieść, coś tam podniosłem. Kolejna część, to sobie tu podnieś. Mam kordy następnego najprawdopodobniej. Zobacz, jak to się zrobiło od kordy? Nie masz następnego. Bo miałam hashtag coś tam, ale to podniosłem od razu. Jest część. No to mówię, podnoś. Mam 5 części. Nie, tu są schody, ale... co, zwiedzamy dalej, czy idziemy zobaczyć te 5 części? Czekaj, idę na razie te schody, co tu były jeszcze jedne. Te do góry? Czekaj, tu jakaś karta magnetyczna potrzebna. Czekaj.
Tak, do góry. Dobra, no to ja jestem przy schodach do góry. No ja już jestem na górze. Mam kartę magnetyczną, dobra. Czekaj. O, znowu! Ucieka! On ucieka przede mną! Dobra. Czekaj, tam gdzieś na dole było z tą kartą magnetyczną coś. A poszedłeś w prawą stronę? Znowu! Skąd ty się... Jo! Czekaj, bo mi się chce pić. Karta magnetyczna. Co to jest? Zielony klucz? Nie wiem, może być gdzieś na górze potrzebne. No dobra, to idziemy do góry. Gdzie on jeszcze? Jeszcze gdzieś biega. Podnośnik. To wiesz podnośnik. Gdzie jest podnośnik? No mówiłaś podnośnik. Podnośnik. Gdzie ty jesteś? Ja tu. Wymaga podnośnika. A. Ale mi się wydaje, że to może być to, co trzeba stworzyć z tych pięciu części. No to dobra, to wracamy na sam początek. Gdzie ty jesteś? Pięciulu mały. Gdzie ty tu na mi... Wchodzę. No i tam trzeba było... I... Nie tu. Tam na całą chęć. Może z tych części zrobisz podnośnik. Tu chyba, nie? Tu czy tu? Tak, podnośnik. A tu tutaj to jest potrzebne. Kable elektryczne, zapalniczka, zbiornik paliwa, zbiornik, kula. Gdzie to masz kulę? Kulę. No to masz, czekaj. No ale to tak jakby tego nie widzimy, co mamy. Jeszcze musimy za kabel elektryczny i zapalniczka, bo zbiornik paliwa ja znalazłem. To idziemy na górę. Skoro... I tak jakby to od razu szło do tego. O, już nam się powoli latarki kończą. Czekaj, my w dobrą stronę idziemy. No tak, na górę musimy iść, na samą górę, tam co potrzeba tego podnośnika. To ja mam chyba podnośnik. Do góry! Znowu! Co, one się respią? Gdzie tu ten podnośnik? Tutaj. No, użyj tego podnosi. Sprytna jesteś! Ale walnie. Git. Co my tu mamy? Cities in the blue. Calling the cost of the project's realization borderline criminal and its scope outrageous at least. Despite vocal opposition, the Floating Cities project does not appear to be slowing down anytime soon. According to former General Olof Wilkstrom's latest statement on the issue, we are fully aware of the strain this puts on our people. Nevertheless, our options are becoming increasingly limited. We must pull through this together or join Stockholm beneath the waves. Tu są jeszcze jedne schody na górę. Tylko że mi się już latarka skończyła. Olaf Wilkstrom chose to terminate the interview. Bomba! Czyli to trzeba najprawdopodobniej stworzyć. Pominęliśmy coś. To? Zielony klucz. O, to pominąłeś. Oż ty! Nie kluczu. No, to mi się właśnie skończyło. Tu musi być gdzieś ten kabel. Na szczęście, jako tak to jest. Zapalniczka i... Co to? Kadus. Dobra, to była jakby to motka.
Watch out! Czyli mamy wszystko chyba. No nie, no kabel miałaś? Mi się wydaje, że mamy coś gdzieś znaleźć. Ale tam trzeba się dostać tylko bombą. Nie da się niestety oszukać. No a tam nie da się. Tu jest jeszcze krata! Daj mi i schody podnieść, na górę! Daj mi podnieść, ja chcę podnieść. Tu jest krata. Czekaj. Gdzie ty? Tu jest krata. Ja ciebie nie widzę. No nie wiem, gdzie ty jesteś w ogóle. Czekaj, już idę. Bo jakby... Jeszcze schody na górę. Schody. Schody wyglądały. Co to, jakiś kibel? Gdzie jest tata? W lewo, tam w bok, chodź, tu nic nie ma chyba, nie. Tu w lewo. Tu jest krata do podniesienia. I chodź tutaj, tu mamy jeszcze jakieś schody na... Jezu, ja się na wszystkich blokuję. Z tą bombą. Gdzie? No, tu są te drzwi z tą bombą, ale... To my musimy czegoś... Kabel trzeba znaleźć, kabel pewnie jest gdzieś na dole. Mi się wydaje, że może być gdzieś na zewnątrz. Jezu, czemu ja nie mogę zejść po schodach? Jeszcze jeden! Trzeba szukać dobrze po tych pomieszczeniach. Patrzeć, gdzie może być ten kabel. Och ty! Ty zginę! Przyjdź po mnie i zanieś mnie na ten. Gdzie ty jesteś? Ach, zanieś mnie na łódź. Ja już biegnę. Tylko pytanie, ja wiem, na którym ty jesteś piętrze, o tu. Pewnie na plecy, zanieś mnie na łódź, to też zobaczę. Coś pominęliśmy? Ja chyba wiem już co, jak miałam z tobą przepłynąć? Normalnie. Ja chyba wiem, bo coś mi tam podświetliło. Mewy mi żerą ziemniaki. Dobra tam, gdzieś te ziemniaki, zawieź mnie do tego, do łóżka. Dobra, odrodziłem się. Teraz tak, włócznie muszę zrobić, baterię, żarcie a trzeba... Apel sobie zrobić. Baterie mamy. Ja mam pełno tych... Ja muszę musimy poodkładać rzeczy, które są niepotrzebne. Ja mam pełno tych przepisów. Plastik. Ty raczej nic nie straciłeś, jak umarłeś, nie? Jakie ciebie pewniaka? Tutaj zostawię miski. Te resztki gdzieś znalazłem, to nie wiem czy ty wyrzuciłaś czy jak. Mięso do pieczenia kolejne. Ja już sobie zjem ziemniaki. Masz wodę? Tak, mam.
Okej, jeszcze buraki. No co tu, ugotowany burak? Dobra, zaraz go zjem. Dzidę trzeba zrobić. Bo już mi się dzida kończy i muszę się napić. A gdzie latarka? A to latarki nie ma, tu trzeba całkiem latarkę nową zrobić. No. Ale Lipton. Robisz latarki? Zaraz mogę zrobić. Więcej tych trzeba na wodę porobić. To tu coś gotujesz? Nie. To się gotuje, ale co? Nalej płyn, nalając słonej wody. Nie będzie trzeba doprawiać. Zupa warzywna doszła, dobra. Chcesz zupę? Nie. Dodajesz po jednym dwa buraki i dwa ziemniaki. Tylko patrz, jak jest na przykład przepis na... No to daje wedle przepisu, no teraz... Ta zupa rybna, to... Dwa razy mięso rekina, jeden grzybek i jeden to coś, co jest schowane tam. Dobra, niech się robi. Jak przyjdziemy, to będzie jednako. Dzidę mi zrobiłaś? Nie. Dobra, sam sobie zrobię. Latarki muszę jeszcze zrobić. Liny i odpadki, dobra, odpadki tu są. A liny... Lina i deska. Desek nie mamy. Jest na górze. 6, akurat na jedną dzidę. Lin też nie mamy. Ja wzięłam. Ile? No wszystkie, bo muszę stworzyć te, już ci daję. Dobra, ja już sobie zrobię. Deski mamy, bo mamy drzewa. Dobra, ja muszę odłożyć teraz deskę. Liny do liści. Dobra, proszę o to twoja latareczka. Dobra, idziemy z powrotem. Dobra. Najedzona? Tak. Picie mam. A tu nie idzie ponurkować, żeby coś znaleźć jakiegoś? Nie wiem, jak na razie mnie interesuje to tak szczerze. Idziesz? No już czekaj, próbuję zobaczyć, czy tu czegoś nie ma takiego, wiesz. Nie, wydaje mi się, że wszystko się odbywa na początku. Dobra, tego kabla nam brakuje. Tu gdzieś na początku zobacz, czy... Mi się właśnie wydaje, że on był tutaj na samym początku, czekaj. Bo tu mi się coś podświetliło, jak ja z tego biegłam. Ja coś włączyłam. Światło. No dobra, idziemy, zobaczymy. No już tego ponownie użyć nie można. Łom leży. Teraz się gdzieś odrodziło to gówno. Dobra, to już nie żyje. Ja sobie tą latarkę założę na łeb. Kabel. To musi być kabel. A gdzieś były te obcęgi do szafki jakieś, czy coś? No, one były. A tu, dobra, obcięłaś.
Była tam ta toaleta i w tej toalecie jakbyśmy nic nie znaleźli, może to tam będzie. No tutaj pewnie trzeba się nie być, ale my tutaj nic nie znaleźliśmy. No w toalecie coś znaleźliśmy. Nie mam interakcji z żadnymi drzwiami. Nie wiem, klikam je. Drzwi. Dobra. Czekaj, tu gdzieś po tych stołach chodziłaś. No, jak mi się udało przeskoczyć. Ciekawe, gdzie to będzie. Dobra, stąd nie wyprzyćliśmy. Może któryś z nas podniosł, myśląc, że to coś po prostu nie zauważyliśmy. To idź do tego stołu i zobacz, bo widzę, że bez znaczenia kto co podniesie, to nam to czyta, więc podejdź tam, zobacz, może akurat uda się tą bombę zrobić. Nie, którego nie ma tego. Tego nie. Daje mi cały czas, tą listę. No ale zapalniczkę mamy, pocisk mamy, zbiornik mamy. Kabel nam brakuje. Tylko ten nieszczęsny kabel. To gdzie on ten mógł być? Nie wiem, w którymś zlewie. Znowu ty! Akurat mi się dziga skończyła. Trzeba je podmienić. Dobra. Znowu on jest tu zbugowany. Bo tu jest safe. Czekaj. Wreszcie się safe otworzy. Jest! Teraz podejdź tam. The maps are useless. We need to. The crew are planning a mutiny, Captain. It is time to act. A mutiny? They're just trying to stay alive. I. Are you mad? I gave you a chance to live. Now we have to protect ourselves from the masses. Bomba. We will use the lurkers to our advantage. Czekaj na mnie. Czekam, bo ja nawet nie pamiętam, gdzie ta bomba gdzieś na samej górze ma być. Jakieś schody muszę znaleźć na górę, bo się zgubiłem. No, tu chyba były te schody. O, właśnie. O, ktoś tam mi biegnie. Uważaj! Tyle mięsa na nich nazbieramy, że to masakra, nie? Będę miała czym się bawić w kuchni. Uważaj, tu będzie zaraz następny gdzieś. No ja dawaj tą bombę. No ty masz bombę, no to podkładaj. Na górę. Na samytką górę, te drzwi tutaj. Ale pier... Ja chcę tu chyba... Ale pierdło! Nasz achievement dostaliśmy. Ster. O, to jest spoko. Silnik. Ale dostaliśmy te. Git. Fajne. Dostaliśmy nowe namiary chyba. Czekaj. Tak, dostaliśmy. Balboa. Ale mamy już ster i mamy silnik możemy zrobić.
Poczęliś na stół się tego nauczyć. Dobra, to tu chyba mamy wszystko. Teraz możemy sobie spokojnie wyjść. Czekaj. Nie, na górę jeszcze. Tam jeszcze na górę, wiesz co? Powinny być schody. Chyba tak nie wskoczysz. Trzeba schody znaleźć. Co? Mało co nie spadło. Czekaj, może mi się... Tu gdzieś w środku powinny być schody. Nie no, nie ma, bo żeśmy otworzyli bombą. A weź spróbuj... Ale tam na górze można, powinno się móc dostać ze względu... Chodź tu, wejdź na mnie i próbuj przez podsadkę. Wiesz o co chodzi. Nie wiem, czy nie spadnę. No dobra, trudno. Jakoś to damy radę. Bo tam na górę bym chciał jeszcze wejść. No, próbuj wskoczyć tam na górę. O! Tylko teraz jak ja mam tam wejść? Tylko inne pytanie, jak wejść jeszcze wyżej? Bo tam powinno się wejść jeszcze wyżej. No dobra. Mam boksa. No chodź tam na górę. Jest tam coś? Antena. Skrzynia, coś takiego? No była, to zabrałam. No to dobra, no to mamy wszystko. Tak mi się wydaje. No to co, wychodzimy z tego? No to teraz robimy hopę, siupę na dół. I resztę wyspy trzeba splądrować. Przeżyłem? Przeżyłem. Dobra, to prosiłabym ciebie o eksplorowanie, ja pójdę odłożyć rzeczy. Bo ja czekaj, ja sobie tylko latarkę odłożę. No, ja zaraz to znam. Też będę musiała. Jeszcze tu trzeba będzie ponurkować. No to ty jesteś dobry w nurkowaniu. Co to jest? Biopaliwo. Podnoś! No. Gdzie to biopaliwo znalazłeś? Musiałam w którejś skrzynce. Biopaliwo podnoś, bo mamy... O Jezu, ile mamy plastiku. Ale mamy silnik, więc przyda nam się. Dobra, tutaj z drugiej strony... Co to mamy? Ananasy, to ja sobie to pozbieram. Dobra, biopaliwo dam tutaj, gdzie są też tapki i tak dalej. Nie, biopaliwo, projekty, to wszystko dawaj tam, gdzie są te skrzynie do wysypywania się w kuchni. Okej. Daj tam, ja sobie to przejrzę. Ciekawe jak... Ciekawe na czym postawić ten blender, że co, budujesz jakby podłogę? Nie, nie, to postawisz na takiej samej podobnej zasadzie jak ten. Poczekaj, to. Garnek. Jaki blender? No, blender to. Sokowirówkę. No. To blender. To sokowirówka czy blender, no. Dobra, wracam na. Łajbę, zupa dla mnie gotowa do nurkowania? Tak. To będzie rekina ubić zaraz. A jeszcze mnie drapnął przed tym. Bo teraz, czekaj, gdzieś jest na górze crafting. I teraz trzeba tak. Ster, naucz się. I... Silnik. Dobra, teraz zobaczmy, co nam trzeba do steru. Nie wiem, ale wiem, że przydałyby się drugie schody. Bo już tu jest tak trochę ciasno. Tu ich nie wywalę, bo tu jest deska. No ale to drugie będą, jak powiększymy łajbę. No to jak się powiększy łajba, to... Dobra, ja sobie tutaj na razie zostawię latarkę. Co to magazyn? Co to jest? Biopaliwo mi dałaś, no to git. Biopaliwo też trzeba będzie robić.
mięso. Zupę tutaj masz. Czekaj, zaraz dajmy się zupą. Tutaj jeszcze coś mam dla ciebie. No, ja też to trochę nazbierałam. Potrawka z grilla, zupę, tylko nie mam miski. Czekaj. Dobra, już mam miskę. No i gites. Tu ci desek nakładam. Dobra. Nakładałem ci tam desek do tego. Już mamy chyba wszystkie przepisy, które są. Chyba wszystkich nie, ale... Dobra, surowe mięso jeszcze tu zostawię. Te projekty już są nauczone, więc trzeba je do kosza. Z rozdymki nawet można coś zrobić. Mięso w sumie zrobić jakąś. Byśmy potrzebowali surowej ryby. Dobra, nie takie tu dałem ciała, ale dobra. Była butla i ten. Dobra, hak mam. Da. Ty se gotuj, a ja te robię. Banzaj! Już mnie... Tylko słyszałem, jak ty urzał. Syndopat. Patrz co dziada. Żeby ludzie byli bardzo silni, że potrafią przeżyć ugryzienie rekina. No, liczę, że tu tytanium jakieś może znajdziemy, albo coś w tym stylu, bo to się pozwoli rozbijać. Ja teraz robię nam pyszną zupę potrawa z grilla. Nie. Potrawka z grilla? Nie. Steak z dżemem. A ten sokowirówkę już zrobiłaś? Jeszcze nie, właśnie mam zamiar ją robić. Tylko do tego potrzebuję panel sterujący, czy tam jakąś tam nazywa, nie wiem. Jaki panel sterujący? A zaraz ci powiem, co to jest. Układ scalony. Układ scalony. Panel sterujący, a układ scalony. Dobra, chciałem wypytać, gdzie ten rekin. Chodź tu dziadu, bo chcę cię zabić. I ponurkować trochę. Wyspę żeśmy obrobili, odcinek będzie tak długi, że ja pierdzielę. Nie. Nurkowanie. Najmniej się widzowie nie podoba. O rany. Ale dobra, dwie wyspy ogarnięte. To jest spoko. Jeszcze została... jedna nam wskoczyła już. Mam nadzieję, że będzie na następny raz. No weź już wreszcie. Patrz, jeszcze nie chcę paść. Dobra, już go tu zostawiam, wnoszę go. Jak coś to przy tratwie jest rekin, to go później podniesiesz.
Na razie go nie podnoś, ja sobie tu popłynę, zobaczę co tu ciekawego znajdę. Masz truskawki? Nie. Część mechaniczna, spoko. Nie wiem do czego mi część mechaniczna, ale podniosłem. Jest ten minus, że ta sokowirówka ma bardzo małą tablicę. Bo ona ma tylko jedną tablicę. No to można ten. Można zrobić większą, wejdź tam sobie w budowę. Tym łokiem, czy po prostu? Nie, po prostu wejdziesz w crafting, tam są takie tablice i można postawić tablice większe. Płynę. O, teraz jak ja stąd wypłynę, to ja się utopię. A to będzie się nazywać tablica? Nie wiem jak to się będzie nazywać. To jest tu, patrz, zanim się dąży utopić. To. Deska pod trofea, coś takiego, może na tym się uda. Nie da się. Ale da się. Ha! Da się na. Na ścianie? No. No to dobrze. No bo jakaś część mechaniczna. Dobra, tu tablicę i tak zostawię, może. Nie chcę cię jak na razie po prostu ściągać. Dobra, to można dać do śmietnika. Proste smoothie. Czy my mamy już proste smoothie? Uwaga. No dobra, nie mamy prostego smoothie. No to dajemy to. Zaraz przygotuję nam tutaj jakiegoś drinka. No szykuj, szykuj, ja tu nurkuję, trochę sprawdzam, czy coś mniej prostego jest. Ale raczej przy tej wyspie nic nie znajdziemy więcej. O, beczkę jakąś chyba znalazłem. No dobra. Zaraz zobaczę, co możemy tutaj zrobić. Czerwonego melonu nie. Ale możemy zrobić to. No i to mam przy sobie. A czego mi jeszcze brakuje? Dobra, jeden ananas. Też ty się czasem mylą ananasy z arbuzami? Nie, że wyglądało, tylko na arbuzie na przykład mówisz ananas. Dobra, tu nic więcej nie ma, możemy stąd odpływać. Także... Rekina. No, rekin. Ananas. Dwa kokosy. A. Baterie. To trzeba, żeby był ster. Lin mi brakuje.
Okej. Czekaj. Najpierw to ja sobie tutaj muszę ten śmieci wyrzucić. Coś jeszcze mam śmieciowego? Chyba nie. Jedzenia nie pozbierałaś. Więc tak, trzeba. Mięso rekina rzucić na grilla. A ja chcę zrobić coś takiego, patrz. To nie wiem, czy mi się uda, czy mi to wyjdzie. Jak ta rura tam wlazła? Jakoś w miarę przyzwoicie? Nie, nie jest dobrze. Ale dobra, spoko, może być, no. Ale możemy już sobie sterować wajbą. Zobacz. Zupka już na siebie czeka. Mhm. Widzisz, możemy sterować. Żagiel sobie damy. O, gdzieś tu. Jakby już będziemy mogli sobie tutaj sterować żagiel żaglem. Dobra, ja ustawię kolejną wyspę. Jak tam było? O, już nie pamiętam. 0833. Dobra, i teraz trzeba jeszcze tylko szklankę zrobić. Szklanki się łatwo robi, bo to jedna szkoła. Szklanek. Łeś ty w serce. Daleko. Te 2 km to będzie na następny ten. I głowę rekina dziś trzeba odchować. Te wszystkie chwasty pochować. Mamy fajne smugi. Dobra, chowam szklanki tutaj. Też ona ci zrobiła smugi. Smoothie, gdzie jest to srebrna alga? Tu chyba. Tak. Srebrne algi też są do czegoś potrzebne. Dobra, na razie sprzęt do nurkowania mogę tu odłożyć. Teraz tak. Nic nie poprzetapiane. Nie jestem w stanie się rozporać. No i dobra, git. Takim oto. Zupę i... Czekaj, ja sobie wyjdę tylko tutaj, a zrobię sobie taki. Miniaturek. Ewentualnie w kuchni można zrobić. Chodź tu mi miniaturek. W kuchni zrobić. Oczywiście z kokosem. No i dobra, git. I tak robimy. Tak, pach. Mamy miniaturkę. Dobra, tym samym. Będziemy kończyć. Jak wam się podobało, łapka w górę, subik, nie zapominajcie o dzwoneczku i zapraszamy was na kolejne odcinki, kolejne produkcje. Za dzisiaj wielkie dzięki. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.